włączone? Włączone, nic nie słychać. Panie Adamie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, głośniej. Szanowni Państwo, zapraszam do zajmowania miejsc. Zapraszam wszystkich do zajęcia miejsc. Szanowni Państwo, znajdujemy się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, w budynku centralnej zauny, łaźni. Tutaj przyjmowano tysiące ludzi, Żydów przywożonych z całej Europy, a także Polaków, Romów i ludzi innych narodowości. W budynku tym niemieccy naziści rozpoczynali proces pozbawiania swych ofiar człowieczeństwa. Odbierali ubrania i rzeczy osobiste, przydzielali i tatuowali numery obozowe, golili głowy i wydawali więźniarskie, zawszone i brudne ubrania. Tak wspomina jedna z ocalałych. Do zauny wchodził człowiek, a wychodził strzęp. Zauna została usytuowana w samym centrum zagłady, pomiędzy komorami gazowymi i krematoriami oraz na zapleczu potężnych magazynów, w których sortowano mienie żydowskich ofiar. Dzisiaj w tym symbolicznym miejscu spotykają się ludzie prawa. Po przejściu przez autentyczne miejsca i historyczne wystawy Auschwitz i Birkenau pragniemy zastanowić się nad rolą wymiaru sprawiedliwości w przeciwdziałaniu nienawiści i dyskryminacji. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów pragnę serdecznie powitać na dzisiejszym spotkaniu wszystkich jego uczestników. Witam pana Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Witam panią Irenę Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich. Witam pana Marka Zirk-Sadowskiego, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Witam pana Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego. Witam pana Piotra Cywińskiego, dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau. Słowa powitania kieruję do pań i panów sędziów i prokuratorów oraz wszystkich obecnych na tej sali, a także wszystkich będących z nami za pośrednictwem mediów. Proszę o zabranie głosu opiekuna miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau, pana Piotra Cywińskiego. Szanowni Państwo, w lutym 2008 roku Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich umorzył sprawę członków ONR hajlujących w brunatnych koszulach pod pomnikiem czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. Brak antycznych tog na sprawcach nie zraził sędzi, która uznała, że prezentowali jednakowoż salut rzymski sprzed 2000 lat.
Podczas jednej z manifestacji członkowie NOP wznosili okrzyki: Polska cała tylko biała, biała siła, czarna kiła i nasza święta rzecz, czarni z Polski precz. Na transparentach nieśli treści: Europa dla białych, Afryka dla HIV, a całości dopełniła odezwa: Polska jest krajem cywilizacji białego człowieka. Nie pozwolimy, by nasze dziedzictwo zastąpiła kultura buszu i bambusa. W drugiej instancji Sąd Okręgowy we Wrocławiu uznał w 2011 roku, że wznoszone przez nich hasła o wyższości białej rasy to jedynie klasyka, cytuję, francuskich i angielskich XIX i XX-wiecznych doktrynerów, a także w uzasadnieniu uniewinnienia stwierdził, że, cytuję, propagując hasło czystości krwi, nie deprecjonuje się równocześnie żadnego koloru skóry, podkreślając, że stanowić ma to gwarant zachowania w mozaice ras ludzkich, biologicznych cech własnego narodu, jego oryginalnego, niepowtarzalnego piękna. Rzeszowska prokuratura w 2011 roku częściowo umorzyła postępowanie w sprawie nawoływania do nienawiści na tle różnic etnicznych. Na transparentach kibiców Resowi widniały napisy „Śmierć garbatym nosom” oraz karykatura Żyda w jarmułce. Prokurator stwierdził, że gdyby było to hasło „Jude won”, no sprawa byłaby bardziej jednoznaczna. Warszawska prokuratura w 2012 roku umorzyła sprawę wyciągnięcia ręki w faszystowskim geście na zakończenie manifestacji ONR-u. Członek ONR-u, który wykonywał ten gest, przekonał prokuratora, że tylko pozdrawiał zgromadzonych. To, że wówczas wznosili okrzyki „Polska, nie Izrael”, nie wpłynęło na rozeznanie prokuratora. W 2012 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy i Śródmieścia umorzył bez przeprowadzenia rozprawy sprawę kilkunastu zidentyfikowanych kibiców Legii, którzy podczas meczu wznosili okrzyki „Hamas, Hamas, Juden auf den Gas”. W tym przypadku prokuratura zaskarżyła sprawę do sądu drugiej instancji, gdzie doszło do skazania. W czerwcu 2013 roku prokuratura Białystok Północ odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie namalowanych swastyk, argumentując, że są to hinduskie symbole szczęścia i pomyślności. Latem 2013 roku prokuratura kielecka umorzyła postępowanie w sprawie obelg wysuwanych publicznie w internecie względem ofiary nazywanej m.in. typowym rasowym Żydem oraz żydowskim ścierwem. Prokurator uznała, że owe wyrażenia mają charakter sarkastyczny, ironiczny oraz że nie uwłaczają godności lub nie wyrażają lekceważenia lub pogardy. Prokurator potrzebowała do tego analizy biegłej, która uznała m.in., że myślenia stereotypowego nie można uznać za obelżywe, jest ono bowiem uwarunkowane historycznie, kulturowo, a nawet środowiskowo. We wrześniu 2013 roku na stadionie w Poznaniu kibice śpiewali pod adresem drużyny łódzkiej: „Waszym domem Auschwitz jest, cała Polska o tym wie, czerwona armia ta cała pójdzie do pieca, jazda z Żydami i do gazu”. Okrzyki te nie zamierzały jednak najwyraźniej wyrażać nienawiści rasowej czy narodowościowej. Chodziło wedle prokuratury po prostu o okazanie antypatii wobec piłkarzy i kibiców Widzewa. Okrzyki, co prawda, cytuję, ewidentnie wyrażały szczególną niechęć wobec osób pochodzenia żydowskiego, ale ponieważ nie były wznoszone podczas wiecu politycznego, tylko podczas meczu, trudno je uznać za wyrażanie poglądów politycznych i rasizm, uznała w uzasadnieniu umorzenia prokuratura poznańska. W Andrychowie w kawiarni odmówiono obsłużenia Romki, która chciała kupić ciastka swoim dzieciom, tłumacząc, że właściciel nie życzy sobie w kawiarni Romów. Kilkanaście dni temu wadowicka prokuratura rejonowa uznała, że sprawa nie miała charakteru znieważenia na tle rasistowskim i umorzyła postępowanie. Szanowni Państwo, to tylko wąski wycinek, kilka zaledwie głośniejszych przykładów z ostatnich kilku lat. Wszyscy tutaj wiemy, że problem jest głębszy i że lista ta mogłaby być dłuższa. Wszyscy wiemy również, że nie można tego bagatelizować, że
pobłażliwości rodzi się przyzwolenie. Przyzwolenie jest natomiast pojęciem, którego brzmienie w miejscu, w którym się znajdujemy, powoduje ciarki na plecach. Wolnością słowa nie można uzasadniać chowania głowy w piasek. Zwłaszcza w Polsce, gdzie w tymże piasku nadal leżą ludzkie prochy. Kto kiedykolwiek widział we Wrocławiu lub Białymstoku zorganizowane grupy łysawych, szczęśliwych do obłędu Hindusów, paradujących w brunatnych koszulach i radośnie podnosząc ręce na cześć cesarza Imperium Romanum, znoszących satyryczne hasła zaczerpnięte z XIX-wiecznych klasyków gatunku na temat niepowtarzalnego biologicznego piękna swojego narodu. On brzmi jak parodia. Owszem, a ta parodia, jak widzieliśmy, bywa niestety naszą rzeczywistością, bywa parodią sprawiedliwości. Jak to się dzieje, że zaledwie jedno lub dwa pokolenia wcześniej mordowano niewinnych ludzi przy łopocie flag ze swastykami, w cieniu wyciągniętych rąk i w myśl haseł o czystości rasy, a już dziś, tak wcześnie, w Polsce, kraju chyba najboleśniej dotkniętym skutkami polityki III Rzeszy, zdarzają się przedstawiciele prawa z tak poważnymi trudnościami analitycznymi. I nie dotyczą one bynajmniej konfliktów wartości lub zawiłości prawnych, ale samego banalnego nazwania symboli, gestów i haseł po imieniu. Takie przypadki nie są obojętne dla samego orzecznictwa, ale nie są przede wszystkim obojętne dla dalszego rozwoju wydarzeń. Przyzwolenie rodzi bezkarność, zachęca do eskalacji, odsuwa granice. W każdym z tych wyroków triumf metodycznie zorganizowanej, ideologicznie zespolonej nienawiści i pogardy znajduje bezpośrednią zupełnie zachętę do podniesienia coraz bardziej dumnie głowy. Jak słaba moneta wypiera mocną, tak tchórzliwe umorzenia są w stanie wyprzeć mądrość prawa. I z tego miejsca, z przestrzeni Auschwitz-Birkenau, z największej rany zadanej Polsce, chciałoby się wołać: nie tędy droga dla naszego kraju, naszego narodu, społeczeństwa, jego pamięci, najszlachetniejszych tradycji i oparcia w prawdzie oraz elementarnej sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję. O zabranie głosu proszę panią Irenę Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostojni goście, szanowni państwo. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za to, że jesteście dzisiaj tutaj. Chciałabym podziękować prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. Chciałabym serdecznie podziękować wiceprezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, prokuratorowi generalnemu. Miała być dzisiaj z nami pierwsza prezes Sądu Najwyższego, odwołała przyjazd dosłownie w ostatniej chwili. Mam nadzieję, że odbędzie się odrębne spotkanie, o to się zwrócę, bo bardzo liczyłam na tą obecność. Nie będę wygłaszała typowego wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie będę przypominała naszych wystąpień, których rezultaty w korespondencji z prokuraturą i sądami były dla mnie często tak wstrząsające, że wtedy właśnie narodziła się myśl o tej chwili. Dziękuję sędziom, prokuratorom, wszystkim obecnym. Dziękuję, że przeszliście tą drogę. I myślę, że instynktownie, tak jak podczas Wigilii w Polsce zostawia się puste miejsca, tak dzisiaj w tym miejscu pełnym duchów i pełnym cierpienia
Zostawiliśmy puste miejsce dla tych, którzy są dzisiaj z nami, którzy przez to pomieszczenie przeszli. I chciałabym, żebyśmy podczas naszego spotkania mieli takie poczucie, że oni tu są, siedzą na tych pustych krzesłach i słuchają, co zrobiliśmy z naszą wolnością po 70 latach. Czy jesteśmy wierni ich pamięci? Czy jesteśmy wierni też pamięci prawników, którzy tu doznawali tego ostatecznego odejścia od samej idei prawa i upodlenia idei prawa? I wobec tej milczącej obecności tych, których z nami nie ma, chciałabym wyrazić przekonanie, że można oczywiście powoływać się na wszystkie wynikające z konstytucji i z ustaw działania. Mogę wzbogacić listę, o której mówił pan dyrektor Cywiński, przykładami, kiedy w wyniku naszej interwencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich takie niewinne sformułowanie jak 2 złote, 3 rzuty w Żyda. I tego typu sformułowania zostały również uznane za niespełniające znamion przestępstwa. Umorzono postępowanie. Po interwencji okazało się, że można działać w tej sprawie. Ta milcząca obecność jest naszym zobowiązaniem w każdej z tu obecnych osób. Ale moją wielką prośbą jest po pierwsze to, aby to było spotkanie coroczne. Kadencje przemijają, sprawujący najwyższe funkcje państwowe się zmieniają. Ale jeżeli będzie wola środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego, żeby w takim jednym dniu w roku po prostu przejść tą drogę, nie trzeba, państwo jesteście profesjonalistami, sędziowie i prokuratorzy, nawet ci, którzy takie orzeczenia wydawali przecież nie z powodu braku wiedzy. Tam było coś innego. Nie będę mówić o wstydzie międzynarodowym, o zaleceniu, które otrzymujemy od organów międzynarodowych, które nas łapią na takich orzeczeniach. Przestępca może zdarzyć się wszędzie. Najgorsze ugrupowania neonazistowskie mogą powstać, to według bergmanowskiego określenia mówimy o takim jaju węża, one zostały. To nie jest tak, że się pozbyliśmy koszmaru raz na zawsze. Nie ma dowodów na to, na ile polskie grupy neonazistowskie są inspirowane lub finansowane przez grupy niemieckie. Ale uderzająca jest identyczność schematów. I nie mamy żadnej gwarancji w historii, że jeżeli chodzi o ziemie polskie, które nie miały szczęścia w historii, jeżeli nie zachowamy czujności, jeżeli i w sprawach wewnętrznych, i w sprawach europejskich, że Europa na zawsze jest od tego ocalona. I kilka słów tej pierwszej wypowiedzi panelowej chciałabym na tym zakończyć, jeżeli mam nadzieję, że będzie potem jeszcze drugie krótkie wystąpienie. Wtedy chciałabym powiedzieć już bardziej konkretnie i prawniczo o przykładach, problemach i o tym, pod jakim względem mamy deficyty, bo niestety jest tak, że i w stanowieniu prawa, i w stosowaniu prawa, i w stosowaniu prawa przez sąd i przez prokuraturę mamy głębokie deficyty i dysfunkcje w tym zakresie. Dostrzegamy poprawy, na przykład w zakresie działalności prokuratury. Doceniam wytyczne. Ale myślę, że dopóki nie będziemy mieli, co nam też wytknęły organy międzynarodowe, systemu szkoleń w takim właśnie miejscu dla sędziów i prokuratorów urzędujących. Tu są teraz najlepsi z najlepszych, ci, którzy przybyli. Nie ma setek i tysięcy innych. I można zrobić 5 wykładów przy współpracy z panem dyrektorem Cywińskim. Ale ja myślę, że one w tym miejscu, przy tych pustych krzesłach i w tej przestrzeni
są jakoś inaczej słyszane. Co do stanowienia i stosowania prawa. Stosowania prawa przez wszystkie organy. Stosowanie prawa przez administrację publiczną. Mimo inicjatyw nie odniosłem na razie sukcesu co do włączenia obowiązkowej wizyty w jednym miejscu pamięci w okresie nauki szkolnej, szkoły średniej, bo wiemy, że w tym wieku kształtują się stereotypy i kształtują się przekonania. Jako rzecznik praw obywatelskich próbuję robić, co mogę w każdej z tych płaszczyzn, również zwracając się bez sukcesu, żeby tylko nie było o sędziach i prokuratorach, do ministrów edukacji. W obozie Mauthausen-Gusen są tysiące młodych Włochów i są jednostki polskiej młodzieży. Co roku pamiętają Włochy, zginęło Polaków tam 40 tysięcy. Włochów zginęło kilka tysięcy. Przyjeżdża wielokrotnie więcej. Nie mamy systemu, zwracam się do prezydentów miast, o dofinansowanie, tylko Wrocław odpowiedział, o dofinansowanie wyjazdów do miejsc pamięci, wszelkich. Holokaust, miejsca terroru hitlerowskiego, stalinowskiego, proszę bardzo. Nie zostało to zrealizowane. A również Komitet Praw Człowieka nam wytknął, że w zakresie profilaktyki jesteśmy bardzo zapóźnieni. I ostatni akcent nadziei i takiej refleksji dotyczący najmłodszego pokolenia. W konkursie, za który wspólnie robimy z panem dyrektorem Cywińskim, z Fundacją Auschwitz, pod prostym tytułem Co dziś wiem o Auschwitz? Zapytajcie państwo w domach, zapytajcie państwo w rodzinie najmłodszego pokolenia. Mi zostało w pamięci takie wypracowanie. Napisane dobrowolnie jako udział w konkursie. O Auschwitz nie wiedziałem nic. Powiedzieli, że jak pojedziemy na tą wycieczkę, to potem pójdziemy do McDonalda. No to pojechałem. Potem następuje bardzo szczere i w kilku zdaniach, ale bardzo głębokie przeżycie tego miejsca, a na końcu uwaga. Potem już nikt nie chciał iść do McDonalda. Co dla 13-latków było formą złożenia hołdu. Mamy jako państwo, stoimy przed wyzwaniem. Po 25 latach sukcesów transformacji zakończonej okazało się, że pewne rzeczy poprzednie pokolenia uważały za oczywiste, a one oczywiste nie są. I dlatego w tym szczególnym miejscu chciałabym się zwrócić do wszystkich obecnych, szczególnie do przedstawicieli najwyższej władzy sądownictwa i prokuratury, o potraktowanie tego jako osobistej misji i osobistego zadania, a do osób, które dzisiaj z nami są, o wzięcie na siebie roli multiplikatorów tej idei. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to miejsce, w którym jesteśmy, to było załóżmy 71 lat temu miejsce dla tych, którzy mieli szczęście, którzy nie poszli od razu do gazu, ale ich los był w dużej mierze przesądzony, a na pewno przesądzony, jeżeli byli Żydami. Tu zaczynał się systematyczna procedura rabowania tych ludzi, zmienia, które ze sobą przywieźli, zachęcanie do tego przez
zorganizowany system zbrodni. Byli rabowani z godności, bo byli już przeselekcjonowani, byli rabowani w sposób systematyczny, bo najcenniejsze przedmioty szły do Banku Rzeszy. Mniej cenne rabowali sobie SS-mani, a pozostałe pod kontrolą strażników mogli rabować, mogła rabować starszyzna obozowa, więźniowie. Taka była natura rzeczy. Potem było darcie tych ludzi ze zdrowia tak szybko, jak to możliwe, bo do Auschwitz-Birkenau płynęły kolejne transporty. Więc ja bardzo nie lubię mówić o tym miejscu, miejsce pamięci, bo to deprecjonuje to miejsce zagłady, zupełnie wyjątkowe. Kilka takich miejsc okupanci niemieccy stworzyli, zorganizowali na terytorium okupowanym. I wszystkie są miejscami zagłady. Miejscami pamięci mogą być więzienia przejęte przez Niemców, takie jak w Krakowie Montelupi, gdzie przecież torturowali, czy zamieniona na siedzibę Gestapo, siedziba zbudowanego przed wojną gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miejsce pamięci rzeczywiście. Jak tu jechałem, to dzisiaj to zastanawiałem się nad tym, czy być może 71 lat temu, 3 listopada 1943 roku, jechał transport, może z Warszawy, może z Paryża, może z Budapesztu. To był, w jednym wagonie mieściło się od 55 do, dopychali do 125 osób. Wagony miały przecież standardowe wymiary, więc tych 55 jechało, można powiedzieć, w luksusowych warunkach, bo mogli na zmianę się położyć, starsi mogli usiąść. W tym na 125 osób miejsca nie było. Wielu nie dożywało. W zimie jest zimna, a w lecie jest gorąca. Tych nawet nie trzeba było już rabować z godności, bo umarli wcześniej. I myślę, że dlatego w tym miejscu powinni pojawiać się prawnicy. Nie po to, żeby sycić się pamięcią i poczuciem odwetu, chęcią odwetu. Powinniśmy tutaj bywać, przede wszystkim, żeby dawać świadectwo ofiarom, które w sposób przemysłowy tu były zabijane. Tytuł naszej konferencji jest o przeciwdziałaniu, rola wymiaru sprawiedliwości w przeciwdziałaniu nienawiści i dyskryminacji. To, co się tu działo, było zupełnie bezwyjątkowe w historii i być może to będzie bezwyjątkowe. I dlatego, że to się tak działo i na taką skalę i w taki tak przemysłowy sposób zorganizowany i z udziałem całego państwa i całego narodu, nie wierzę w gadanie o tym, że większość Niemców nie wiedziała. Każdy wiedział doskonale. Każdy dostawał paczki z generalnej guberni. Skąd się brały? Generalna gubernia nie była bogatsza od III Rzeszy. Ale byli uczciwi oczywiście Niemcy również. Także sędziowie,
karni, którzy orzekając nawet Sondergericht, nie skazywali na śmierć i na osadzenie bezterminowe w obozie zagłady, a skazywali na karę więzienia, co było jakimś wyjściem. Tak samo jak w Polsce Ludowej. Bycie sędzią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie oznaczało, że w procesie politycznym trzeba było skazać człowieka na karę więzienia, bo jeżeli nie, to groziło za to zesłanie na Sybir. Nie groziło. Nikt, kto był prawnikiem, także prokuratorem i zachowywał się jak ktoś, kto wie, co znaczy pracować w wymiarze sprawiedliwości, pełnić służbę dla wymiaru sprawiedliwości, nie był skazany. Najwyżej mógł być przymuszony do odejścia z zawodu i zostawał adwokatem, kiedy zachował się tak, jak należało. Znamy przykłady, pan doktor Adolf Dąb, który nie zgodził się orzec kary śmierci dla grupy oskarżonych o wszelkie możliwe zbrodnie klasowe Paulinów Częstochowskich, został zmuszony do odejścia, mimo że orzekał w sądzie tajnym, w wydziale zorganizowanym w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, został adwokatem. Miałem przyjemność i szczęście słuchać jego wykładu z procedury karnej, wiedząc, kim jest. I wiedząc, że każde słowo, jakie daje na wykładzie, jest przemyślane przez niego, jest świadectwem prawdy. Bardzo trudno jest uwierzyć w to, co w obozach zagłady się działo. W 1978 roku nie byłem pierwszy raz w tym miejscu, ale pierwszy raz tu z Ziemcami. Była grupa trzech sędziów angielskich i mój profesor poprosił mnie, żebym z nimi pojechał, bo oni chcieli przyjechać. I to, być może to, że to był koniec maja, była piękna pogoda, śpiewały ptaki, szumiały liście na topolach i przewodniczka takim usypiającym głosem opowiadała o tym, co tu było. Wszystko, przede wszystkim nie było tej grozy, nie było krzyków, wrzasków, szczekania czy wycia psów i zapachu, który tu był. Sędzia z Brighton mówi do mnie na koniec: panie doktorze, ale przecież Niemcy to państwo prawa. To przecież ci ludzie mogli złożyć zażalenie do sądu na te bezeceństwa, które miały się tutaj dziać. Jak naprawdę było? Chciał przyjechać, a w końcu nie mógł do końca uwierzyć, że Niemcy do tego byli zdolni. Mówię o tym, bo to, co się tu działo, to jak złośliwy rak, który dotknął całe społeczeństwo i dzięki temu, że przegrali wojnę, mogli się z tego raka wyleczyć. Ale tak jak w przypadku raka złośliwego, wszyscy, którzy mieli nieszczęście przeżyć taką chorobę i przejść przez taką chorobę, ale szczęście przeżyć, wiedzą, że do końca swojego życia muszą co pół roku czy co rok robić kontrolne badania. Tak samo naród, który był zdolny do czegoś takiego, musi o tym pamiętać. Tak samo jak Rosjanie muszą pamiętać o swoich zbrodniach, jak Chińczycy muszą pamiętać o swoich zbrodniach, bo to rzeczy zupełnie bezwyjątkowe. Kiedy mówimy o przeciwdziałaniu, to ja jestem osobiście dość sceptyczny, bo nie możemy przeciwdziałać czemuś, co jest przyrodzone w naturze człowieka. Już Kain zabił swojego brata z zazdrości o miłość Bożą. Nie było pewnie, być może
była tylko ta rodzina wtedy na ziemi, ale na pewno, nawet jeżeli było więcej ludzi, to nie było ich tak dużo. Naprawdę było masa ziemi do zagospodarowania, a on zabił z nienawiści. Właśnie z nienawiści swojego brata. Czy to znaczy, że nie powinniśmy przeciwdziałać? Oczywiście, że powinniśmy. Jeżeli byśmy byli bierni, to tak jak z teorią wybitej szyby w kryminologii. Jeżeli ktoś, chuligan, wybije szybę w samochodzie i ten samochód będzie pozostawiony, to za 2-3 dni zainteresują się tym inni chłopcy z tej dzielnicy. Wejdą do samochodu, wyjmą różne rzeczy. A być może będą próbowali go uruchomić, ale stopniowo ten samochód straci wszystko, bo i koła ktoś wyjmie. I to nie jest opowieść podręcznikowa, to jest eksperyment, który został przeprowadzony w Nowym Jorku. Więc musimy przeciwdziałać, mimo tego, że musimy być świadomi tego, że nie, że do pewnego stopnia to będzie syzyfowa praca. Bo na naszych oczach ustawiają kamery i podrzynają dziennikarzom gardła, albo pędzą 1000 mężczyzn na pustynię i ich zabijają. Albo naciskają guzik rakiety, wiedząc, że strzelają do pasażerskiego samolotu. Nie wiedzieli tylko, ile tam osób jest. To przecież wszystko było z nienawiści. Pewnie sporo z tych, którzy tak robią, byli porządnie wychowywani i chodzili do porządnych szkół i może nawet uczeni tego, żeby nie nienawidzieć innych. I konflikty, które są naturalne, rozwiązywać w inny sposób, także przy pomocy prawa. Ale inni, którzy uczyli nienawiści, pogardy, byli silniejsi od nas. Tych, którzy chcą przeciwdziałać nienawiści, zawsze będą słabsi. Poza tym zawsze limituje ich prawo, które chcą przestrzegać. Zawsze ich testuje poczucie tego, że konstytucja na coś nie przyzwala, że musimy również tym najgorszym zapewnić rzetelny proces. Tak zresztą było zaraz po wojnie w Polsce. Zbrodniczy sędzia Gajewski, który masowo, można powiedzieć, bo jeżeli w jednym procesie zapadło 11 kar śmierci na niewinnych ludzi na zamku w Lublinie, to był zbrodniczym sędzią. Osądził też Sedzikównę i Kalekiego, 18-letniego Niemca, który nie chciał wyjechać z Polski, był akceptowany przez Polaków, ale komuś przeszkadzał i złożył fałszywe doniesienie do UB. Ten sędzia osądził obojga w kyblowym procesie, bez żadnych dowodów winy. W tym czasie w więzieniu na Kurkowej w Gdańsku była sądzona załoga Stutthofu, był sądzony Gauleiter Gdańska i tak zwanych Prus Zachodnich i mieli bardzo rzetelny proces ze wszystkimi gwarancjami. Więc można było również w ten sposób to organizować, że dla tych, których potem zostali przecież powieszeni, kara śmierci była legalna, nie krytykuję tego. Krytykuję to, że rzetelny proces był zapewniony tym, którzy powinni go mieć naturalnie,
a nie był zapewniony tym, którzy byli absolutnie niewinni albo byli bohaterami, jak Inka. Ja sam jako sędzia konstytucyjny miałem dwie sprawy, którego przedmiotem kontroli był artykuł 256 kodeksu karnego z 97 roku. W pierwszej sprawie sprawę wnieśli postkomuniści, którzy podejrzewali, że norma tam zawarta będzie za mocno godziła w symbole, do których są emocjonalnie przywiązani. A dla mnie osobiście to były symbole nienawiści. Albo osoby, z którymi są jakoś tam emocjonalnie powiązani, a ci ludzie mieli na rękach krew, kiedy byli aktywni. I druga sprawa, którą wniósł człowiek nawołujący do nienawiści ze skrajnie prawicowych pozycji, został skazany przez sąd w Białymstoku na karę pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną. On pod pretekstem pisania pracy magisterskiej na Uniwersytecie Warszawskim, pracy z historii, w internecie prowadził blog i intensywnie nawoływał do, pochwalał nazizm i pochwalał słowami, które pan dyrektor też wspomniał, współczesny stosunek do Żydów. Broniła go bardzo dobra, w sensie technicznym, adwokatka, która powoływała się na to, że pojęcie nawołuje do nienawiści jest niedookreślone. Domagała się jeszcze, żeby Trybunał skontrolował i derogował sformułowanie pochwalanie ustroju totalitarnego. Ale ponieważ w tej sprawie, której został skazany ten człowiek, który nie obronił pracy magisterskiej, to było fałszywe. I kiedy zacząłem pytać panią mecenas o to, czy obronił pracę magisterską, upłynęło szereg lat od tego czasu, nie obronił. I powiedziałem, czy znany jest jej przypadek także jako studentce, byłej studentce prawa, żeby ktoś nie obronił pracy magisterskiej przez 5 lat. I potem twierdził, że dalej robił jakiekolwiek badania dla celów naukowych. Bardzo ją to zdenerwowało, to pytanie, bo pokazywało fałsz obrony tego człowieka. W każdym razie Trybunał stanął w 5-osobowym składzie przed dylematem, czy pojęcie nawołuje do nienawiści jest zwrotem, jak domagał się skarżący w tej sprawie, niedookreślony i nieostry w taki sposób, że przekracza granice tolerancji konstytucyjnej. Trybunał powiedział w tej sprawie, a te fragmenty pisałem osobiście, chcę podzielić się z Państwem moim sposobem rozumowania, które przyjął skład. Trybunał stwierdza, że zwrot nawołuje, to jest sprawa SK 65/12, wyrok był w lutym tego roku. Stwierdza, że zwrot nawołuje do nienawiści jest w pewnym stopniu niedookreślony i nieostry. Jednocześnie należy podkreślić, że nie da się uniknąć zwrotów niedookreślonych i nieostrych w przepisach prawa, ponieważ są one tworzone przy użyciu słów ogólnego, powszechnego języka polskiego, które na ogół nie są ani jednoznaczne, ani wystarczająco dookreślone i ostre. O ile prawodawca powinien w każdym wypadku dążyć do ujednoznacznienia używanych słów, o tyle występowanie słów czy zwrotów niedookreślonych i nieostrych może być wręcz wskazane dla zapewnienia niezbędnej elastyczności przepisom prawnym, tak by na ich podstawie można było w sposób adekwatny kwalifikować indywidualne cechy konkretnych zdarzeń. Niedookreślony i nieostry zwrot nawołuje do nienawiści, więc Trybunał przyznał, że ten zwrot jest niedookreślony i nie,
nieostry, został uściślony dzięki kontekstowi normatywnemu, w którym występuje, po pierwsze, do zwrotu nawołuje do nienawiści, odnosi się zawarte w artykule 256, paragraf 1 KK, słowo publicznie. Nie każde zatem nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość jest zabronione, ale tylko takie, które ma charakter publiczny. Po drugie, przestępstwo nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość może być popełnione tylko w wyniku działania. Po trzecie, przepis nie kryminalizuje jakiegokolwiek nawoływania do nienawiści, lecz tylko takie, które jest na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Katalog ten jest zamknięty. Zresztą dalej Trybunał stwierdził, że żałuje, iż ustawodawca nie miał na tyle odwagi, żeby dodać do tych różnic klasowych, bo te różnice były bezpośrednią przyczyną śmierci kilkudziesięciu milionów ludzi. Ale kiedy był pisany Pakt Praw Osobistych i Politycznych ONZ w 1966 roku, nie było szans, bo groziło weto Związku Radzieckiego, na przyjęcie w artykule 19 i 20 właśnie takich sformułowań, które by chroniły nas przed legalnością nawoływania do nienawiści klasowej. A jest to doświadczenie jeszcze dziesiątków milionów ludzi dzisiaj, że w oparciu o taką nienawiść są wychowywani. Po czwarte, przestępstwo nawoływania do nienawiści ma charakter umyślny i może być popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim, a zatem nie popełnia przestępstwa określonego w artykule 256, paragraf 1 KK ten, kto przewidując możliwość popełnienia czynu zabronionego, jedynie na to się godzi. Zwrot nawołuje do nienawiści zostaje również uściślony przez naukę prawa karnego oraz Sąd Najwyższy. Szczególnie istotne w tym zakresie jest stwierdzenie Sądu Najwyższego, w tym miejscu żałuję, że nie ma sędziów Sądu Najwyższego, bo to na nich o wiele większy spoczywa obowiązek niż na Sądzie Konstytucyjnym, który orzeka tylko wtedy, gdy ktoś zakwestionuje konkretny przepis, a oni mają doprecyzować ten przepis w kontekście orzeczeń sądów powszechnych. Tego typu uczucia nie oznaczają bowiem nienawiści, takie jak dezaprobata, antypatia, uprzedzenia czy niechęć, jakbyśmy ich nie oceniali etycznie czy estetycznie. Nawoływanie do nienawiści wymaga zamiaru sprawcy oddziaływania na psychikę innych osób, a więc wzbudzania w nich najsilniejszej negatywnej emocji na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Publiczne ujawnienie własnego poglądu, niechęci czy wrogości do określonej grupy społecznej ze względu na cechy narodowościowe, etniczne, rasowe czy wyznaniowe, nawet jeżeli pogląd jest w odczuciu społecznym nieakceptowalny czy kontrowersyjny, nie może być kwalifikowany jako nawoływanie do nienawiści. Postawę sprawcy musi bowiem charakteryzować wzywanie innych do nienawiści, czyli najsilniejszej negatywnej emocji zbliżonej do wrogości na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Kiedy to pisałem, miałem przed oczami Partajtagi w Norymberdze, ale również właśnie takie wydarzenia jak na stadionach, gdzie w poczuciu bezkarności młodzi ludzie wzywają do czynu również, nie tylko rzucają obelżywe słowa wobec innych, ale również chcą czynu i czasami zaczynają ten czyn wprowadzać w życie. Im musimy przeciwstawić się z całą mocą.
Znaczenie zaskarżonego zwrotu nawołuje do nienawiści może być ustalone w innym paragrafie uzasadnienia. Trybunał powiedział przede wszystkim przez odwołanie się do znaczeń, jakie mają występujące w tym słowa, w tym kontekście, który został doprecyzowany przez orzecznictwo Sądu Najwyższego. I w tych ramach pojęcie nawołuje do nienawiści zostało przez Trybunał uznane za zgodne ze standardem konstytucyjnym i prawno-międzynarodowymi standardami, które chronią prawa człowieka. To jest ochrona każdego z nas przed tym, żeby w poczuciu bezkarności ktoś mógł wzywać do nienawiści, wzywać do wrogości, adresować te słowa do innych. Ostatecznie, czy prokurator, czy sąd pierwszej instancji ocenił sytuację danego zdarzenia prawidłowo, decyduje sąd drugiej instancji. Ale również przecież taką gwarancją jest kontrola instancyjna oraz możliwość podejmowania uchwał wyjaśniających zagadnienia prawne przez Sąd Najwyższy. Mamy więc narzędzia, aby przeciwdziałać nienawiści i dyskryminacji. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że wolność słowa jest jedną z podstawowych, dwóch podstawowych wolności, jakie nam przysługują. I o wolności słowa nie mówimy wtedy, kiedy ludzie wygłaszają ogólnie akceptowalne poglądy. Tak jak z wolnością zgromadzania się w miejscach publicznych. Nie ma problemu, kiedy ludzie z radości gromadzą się spontanicznie i mają ze sobą transparenty i też głośno wołają albo śpiewają słowa, które wszystkich radują i wszyscy je akceptują. Testują nas ci, którzy potem stają przed prokuratorem czy przed sędzią, którzy na zgromadzeniu publicznym uciekają się do przemocy, łamiąc zakaz demonstracji z użyciem przemocy, mają być pokojowe, ale to naturalnie podlega ocenie. Testują ci, którzy używają wolności zgromadzania się do innych celów. I jak mi mówił wysoki oficer policji francuskiej, znanej z dość obcesowego traktowania tych, którzy robią zamieszanie, najdelikatniej mówiąc, w czasie demonstracji publicznych, kiedy uczą policjantów z oddziałów zwartych, jak rozproszyć taką demonstrację, to uczą ich, że nawet jak rozpraszasz demonstrację, to musisz pamiętać, że przed tym, że podlegasz także temu, aby chronić wolność demonstrowania w miejscu publicznym, że policja nie jest wzywana i nie towarzyszy demonstracjom właśnie takim, w których ludzie w sposób radosny, pełen szacunku, już nie chcę powiedzieć miłości do innych ludzi, publicznie demonstrują swoje przekonania. Podobnie jest właśnie z mową nienawiści dla sędziów, dla prawników. Takie sprawy są wielkim wyzwaniem, bo stąpają po bardzo cienkiej linii. Musimy przeciwdziałać, ale tu naszymi sojusznikami muszą być nauczyciele, no, także rodzice, bez nich niewiele jesteśmy w stanie zrobić. I to pamiętanie, że tylko do pewnego stopnia jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, że zawsze będą przypadki takie, których nie sposób nie tylko tolerować, ale potem zrozumieć. Dziękuję. Dziękuję panu prezesowi. Proszę o zabranie głosu pana Marka Zirk-Sadowskiego, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, no oczywiście jesteśmy w miejscu zupełnie straszliwym. Nawet jakieś chwilowe zaangażowanie w wyobrażenia tego, co tutaj się działo, są no bardzo trudnym przeżyciem. Byłem tu kilkakrotnie i za każdym razem to uczucie się nie zmniejsza, nie można się do tego przyzwyczaić. Ale no, po latach już różnych doświadczeń prawniczych również, muszę powiedzieć, że rzecz, która mnie równie przeraża tutaj dzisiaj, jak śmierć, okropna śmierć, która tutaj była ludziom zadawana, no to jednak i to, że to był po prostu system, że to była znakomicie zorganizowane miejsce, że tym administrowano. No nie chcę na siłę nawiązać, broń Boże, do nazwy sądu, w którego imieniu tutaj dzisiaj występuję, ale to jest rzecz nie mniej wstrząsająca, bo okazuje się chyba, że no, ta zdolność zbudowania takiej struktury i włączenia w to zwykłych ludzi, bo tutaj nie możemy mieć złudzeń co do tego, że tutaj tylko pracowały potwory, prawda, czy psychopaci. Wiemy z opisów więźniów, że wielu takich ludzi tutaj było. No ale sławna książka Hannah Arendt o banalności zła w pewnym sensie, prawda, no, świadczy o tym, że tu jedna z czołowych postaci, czyli Eichmann, no, był zdolny prowadzić normalne życie rodzinne, a więc coś jest dziwnego w systemach prawnych i w systemach biurokratycznych, jaka jest zniewalająca siła, która poprzez odpowiednie wychowanie i poprzez wprowadzenie do tego systemu, umiejętne system, wprowadzenie do tego systemu uprzedzeń i stereotypów, no, pozwala wykorzystać tego typu organizacje, które zawsze przez wieki uważaliśmy za pewien rodzaj osiągnięcia ludzkości, do tego typu dzieła. I sądzę, że ta lekcja dla prawników, którą tutaj mogą odczytać, to nie tylko jest problem nienawiści jako pewnych uczuć, bo to było bardzo proste. To wyjaśniłby nam każdy psycholog, prawda, że jest pewna piramida uczuciowa, która doprowadza człowieka do nienawiści i że w pewnym momencie można temu jakoś zapobiegać, ale że to będzie się pojawiało zawsze. Mało tego, słowo nienawiść często jest używane też w dobrym znaczeniu. Można czuć nienawiść do zła, kiedy zapytano kogoś, kto uratował prawie 1000 istnień ludzkich w czasie wojny, dlaczego to robił. Czy dlaczego to robiła, to ta pani powiedziała, że dlatego, że nienawidziła tego, co Niemcy robili z Żydom, Polką, jak Państwo wiedzą. No więc słowo nienawiść nie zawsze oznacza coś złego. Tutaj jest kwestia motywów i tego, że się nienawidzi czyny, a nie ludzi, prawda? No więc nienawiść to jest jak gdyby trochę za mało. To ujmowana tylko uczuciowo. To, co jest najbardziej niebezpieczne i to, co jest wręcz przerażające, to jest sytuacja, w której te właśnie wartości, takie jak świetna organizacja, jak legalność, są zaprzęgnięte do budowy tego typu systemu. My jako Polacy też to przecież przeżyliśmy. Nie na taką skalę oczywiście, przez kilka lat, ale odczucie tego było bardzo wyraźne. I z reguły tego typu systemy prawne nie zawierają w sobie koniecznie tekstów pełnych nienawiści. Ja sobie wczoraj poczytałem przed przyjazdem tutaj ustawę z 15 września 1935 roku o obywatelstwie Rzeszy i tam zwrot pierwszy, który pada, jest bardzo prosty. Obywatelem Rzeszy może być tylko osoba krwi niemieckiej, a w rozporządzeniu na jego podstawie wydanym z 14 listopada 30 roku mówi się krótko: Żyd nie może być obywatelem Rzeszy. No, jeżeli byśmy to czytali czysto językowo, to jest to po prostu spokojny, biurokratyczny tekst. To jest coś, co chyba najbardziej nas przeraża, bo odczytanie sensu tego wszystkiego jest niemożliwe dla kogoś, kto nie jest wychowany w pewnych wartościach, w pewnych postawach. Czyli zanim
przychodzimy do tego prawa, to no, musimy zająć też pewne postawy. Odczytanie nieludzkości z tego tekstu, bez obozu jeszcze, prawda, bez tych zbrodni, no być może dla wielu ludzi wtedy nie było łatwe z tego powodu, że byli źle wychowani. Byli wychowani no, w zimnych, okrutnych wartościach. No i to jest ta lekcja, którą tutaj wyciągamy, to właśnie jest lekcja taka, która mówi każdemu prawnikowi, którą też trochę odczytujemy niestety z tych orzeczeń, które pan dyrektor dzisiaj cytował, prawda? Że zamknięcie się w legalizmie, niedostrzeganie potrzeby budowy naszych wyroków, naszych orzeczeń, również na zasadzie proporcjonalności, prawda? Niedostrzegania podłoża, jakim są prawa człowieka, no, prowadzi do pewnych wynaturzeń, nawet bardzo dobrych systemów prawnych. Czyli bardzo łatwo wpaść w mechanizmy prawa nieludzkiego, no, poprzez złą interpretację, prawda? Przez wprowadzanie, niedostrzeganie pewnych wartości, które trzeba do systemu prawa wprowadzić, żeby nie zapłacić takiej ceny, jaką zapłacili Niemcy, zapominając o tym wymiarze prawa. Prawo jest po prostu sądzeniem człowieka przez człowieka. Jaka jest jakość tego człowieka, to decyduje też o jakości tego sądu. No, czyli sprawiedliwość jest właściwością, która ma też jakiś aspekt moralny. To nie może być tylko wymiar czysto proceduralny czy czysto formalny. Jeżeli orzekamy, to musimy o tym myśleć. I w prawie administracyjnym można powiedzieć, że z perspektywy sędziego administracyjnego te problemy się bardzo ciekawie obserwuje. Przede wszystkim może nie tyle sam problem nienawiści, ale dyskryminacji, która jest przecież w naszym prawie też obecna. Dyskryminacji oczywiście pośredniej, nie bezpośredniej, którą odkrywamy w trakcie interpretacji, zadając potem pytania czy do Trybunału Konstytucyjnego, czy do Trybunału również Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niedawno takie pytanie na przykład zadała nasza Izba Ogólna. Bardzo wydawałoby się pytanie no, odległe od tych spraw, o których mówimy, a dotyczące mienia Zaburzańskiego, a dokładnie rzecz biorąc osób, które dziedziczą po zmarłych tych repatriantach. Otóż im, jeżeli nie mieli obywatelstwa polskiego, odebrano w tej ustawie, która daje 20% odszkodowania, prawo do dziedziczenia. Czyli jeżeli ktoś nie jest obywatelem Polski w momencie śmierci tego repatrianta, nie ma w zasadzie prawa do dziedziczenia po nim tej części, która mu przysługiwała jako repatriantowi. No, to jest właśnie problem typowego, ukrytego, no, pewnego okrucieństwa. Jeżeli sędzia jest po prostu legalistą, to w ogóle nie powinien tego problemu dostrzec. No, muszę powiedzieć, i bardzo mnie to ucieszyło, kiedy to orzeczenie przeczytałem, że na szczęście jest ich sporo, tego typu orzeczeń w naszym sądownictwie. Właśnie dostrzeżenie tego problemu wartości, które tam są gdzieś głębiej naruszane, prawda? Że ktoś nagle zostaje bezprawnie pozbawiony czegoś i jak gdyby po raz drugi ukarany, prawda? Najpierw przez historię, a potem przez własne państwo, z którym jest związany, chociaż nieformalnie właśnie, nie jako obywatel. Zwykły formalizm, legalizm nie wystarczy do tego, żeby ten problem zobaczyć. Na szczęście my powoli zdajemy sobie z tego sprawę, również chyba w takich dyskusjach prawników praktyków, bo dostrzegamy coraz częściej rolę takiego prawa otwartego, prawa, którym dużą rolę odgrywają zasady. Ostatnie słowo bardzo modne wśród prawników, prawda? Czyli pozwalające sędziemu budować standardy aksjologiczne. Nie tylko opierającego się, nie tylko decyzje oparte po prostu na tekście prawnym, na formalnym jego potraktowaniu, ale właśnie na tej interpretacji również idącej i w kierunku praw człowieka, ale również w kierunku moralności. Więc myślę, że y, y,
To jest droga chyba, która być może w przyszłości nam pozwoli uniknąć tego typu orzeczeń, o których tu dzisiaj była mowa, tego typu błędów. Pomijam oczywiście indywidualność każdej sprawy, bo każdy sędzia jest na to bardzo wyczulony i sądzę, że też prokurator, bo wie, że są te, ale pewne rzeczy są zupełnie chyba oczywiste w tym, co było tu powiedziane. A więc myślę, że ten pewien nowy model wychowania prawników, który się jakoś zarysowuje na wielu uniwersytetach, właśnie opierający się nie na uczeniu takim czysto biurokratycznym, formalistycznym prawa, tylko na wskazywaniu tego pola samodzielności prawnika, jego odpowiedzialności, zawartości, które to prawo niesie, no jest pewną zapowiedzią lepszej przyszłości. To samo zresztą dotyczy urzędników, prawda, ich wychowania. My na pewno nie mamy jeszcze systemu biurokratycznego, który był zdolny do udźwignięcia roli nawet strażnika prawa europejskiego. A co dopiero tego typu problemów jak nienawiść i nietolerancja. Wszystko się po prostu porównuje z tekstem, prawda? To jest jak gdyby pewna istota u nas działania urzędniczego. I tu znów mogę powiedzieć, że może nie na poziomie jeszcze szkół prawa administracyjnego, ale na poziomie refleksji nad prawem administracyjnym sporo prac nowego typu, wskazujących na ten inny wymiar stosowania prawa, coraz częściej się pojawia. No więc w takim razie coś takiego jak urzędowe odstępstwo od reguł prawnych być może i u nas czasami się zdarzy w sytuacji, kiedy ono będzie, kiedy te reguły prawne będą niezgodne z wartościami, które chcemy, żeby nasze prawo chroniło. No ale oczywiście problem jest głównie w wychowaniu, w modelu edukacji prawników i urzędników. I podejrzewam, że również należałoby to rozszerzyć na tych ludzi, którzy biorą udział w tego typu manifestacjach czy tego typu wydarzeniach. To łatwo oczywiście jest powiedzieć, ale tutaj pani rzecznik wskazywała właśnie na różne metody, które w wielu krajach się stosuje, bo my jako wymiar sprawiedliwości kara to jest jak gdyby koniec pewnego łańcucha, prawda? To jest w zasadzie klęska, tak można powiedzieć, że do tego dochodzi. No ale to, co się dzieje przedtem, czyli cały proces wychowania, również wychowania emocjonalnego, no jest niezwykle ważny i tutaj oczywiście sądzę, że jest bardzo wiele jeszcze braków i niedociągnięć. Ta dyskusja musiała być jeszcze szersza. To nie mogliby być tylko prawnicy. Niemniej, jeżeli chodzi o samych prawników i urzędników, to myślę, że tutaj pojawia się jakaś nowa wizja takiego odczucia konieczności zapobiegania nieludzkim aspektom prawa. Zauważmy też bardzo ciekawe reakcje mediów i społeczeństwa na różne, nie tylko tego typu wyroki, o których tu mowa, ale również wyroki okrutnie absurdalne, prawda? Niedawno byliśmy świadkami reakcji społecznej na zakup wafelka sławny. Oczywiście można o tym dyskutować od strony legalności tego wyroku i tego, ale reakcja społeczeństwa jest wyraźnie taka, że ono się domaga od nas takiego podejścia do prawa. Nie czysto formalnego i nie czysto legalistycznego tylko, żebyśmy byli bardziej zorientowani na zasadzie. Dzisiaj można powiedzieć chyba za panią profesor Łętowską zresztą, że no współczesny, nowoczesny wymiar, współczesny model stosowania prawa jest modelem właśnie bardziej nawiązującym do zasady proporcjonalności nawet niż legalizmu. To na razie dziękuję, tyle. Dziękuję bardzo i do zabrania głosu zapraszam pana Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ramy czasowe mojego wystąpienia są ograniczone nie tylko poprzez program, bo jak zdążyłem zauważyć, do 13:30 ten panel ma się zakończyć, ale także głównie warunkami głosowymi, jakie dzisiaj mi dotknęły. Jestem w stadium, mam nadzieję, końcowym przeziębienia.
i niestety dość trudno mi wyrażać moje myśli w sposób taki ekspresyjny, ale postaram się jednak to moje wystąpienie jakoś tutaj przy silnej woli Państwu przedstawić. Dwie refleksje, proszę Państwa, na początek. Właśnie z programu wynika, że mamy dzisiaj także uczcić pamięć osób prawników pomordowanych w Auschwitz i w Birkenau. I właśnie na tym tle zauważyłem, czy doszedłem do przekonania, że mamy wiele do zrobienia, my jako prokuratorzy, a zapewne także Państwo jako sędziowie, z odzyskaniem pamięci naszych poprzedników, prokuratorów i sędziów, którzy właśnie nie tylko tu, ale w ogóle w kraju doznali męczeńskiej śmierci na skutek działania nazistów. Przypomniałem sobie, że takim aktem pozytywnym, w którym miałem okazję uczestniczyć dzięki inicjatywie poprzedniego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, było wmurowanie tablicy upamiętniającej śmierć prokuratora oraz dwóch sędziów. Tablicę tę wmurowano na budynku byłego sądu w Krakowie przy ulicy Grodzkiej. Chodziło o uczczenie pamięci osób, którzy zostali pomordowani zaraz na początku okupacji niemieckiej, w związku z tym, że przy udziale prokuratora wydali oni wyrok skazujący obywatela niemieckiego za obrażanie narodu polskiego. Zostało to zapamiętane. Później jako jedni właśnie z pierwszych ofiar terroru niemieckiego, właśnie ci urzędnicy, mówiąc w pewnym uproszczeniu oczywiście, państwa polskiego, zostali skazani na śmierć. Mamy tu wiele do zrobienia i zachęcam wszystkich Państwa, sam osobiście także biorę to sobie do serca, żebyśmy tę pamięć zwolna odzyskiwali, bo ta pamięć po prostu zwyczajnie tym ludziom się należy. I druga refleksja jest związana z tym miejscem, w którym się znajdujemy. I jednocześnie nawiązuje do tematu, do tytułu naszej dzisiejszej konferencji, a więc do roli prawa, roli prawników, roli wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przejawów dyskryminacji. Uświadamiam sobie, mówimy o to, że ta machina śmierci, w sercu której się znajdujemy, została przecież w niemałym zakresie inicjowana przez prawników. Nie byłoby tych haniebnych ustaw norymberskich, gdyby nie prawnicy, nie byłoby organizacji administracyjnej państwa niemieckiego, gdyby nie udział prawników. Więc może właśnie my jako prawnicy w ogóle także powinniśmy być zmuszeni do głębszej refleksji właśnie od tej strony. Szanowni Państwo, niewdzięczna jest rola panelisty, który występuje ostatni, ponieważ część tych refleksji, część tych zagadnień, którymi ja miałem zamiar z Państwem się podzielić, została głównie w wystąpieniu pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego już ujęta, a także w bardzo emocjonalnym, ale zrozumiałym czy usprawiedliwionym wystąpieniu pana dyrektora. Są orzeczenia i są postąpienia prokuratorów i sędziów, za które wypada się tylko wstydzić. Ale jednocześnie nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby potrzeby tej konferencji, gdyby nie to, że widzimy i dostrzegamy, ile jeszcze przed nami takich koniecznych działań, które nie przyniosą na pewno, nie łudźmy się, efektów w postaci zaniku dyskryminacji, zaniku nienawiści. Głęboko i przejmująco i bardzo trafnie ujął to pan prezes Rzepliński. To nie tylko my jako prawnicy, nie tylko my jako prokuratorowie, nie tylko my jako sędziowie mamy w tym swój udział, mamy w tym swoją rolę. To trzeba widzieć problem na tle znacznie szerszym, jako problem społeczny. W moim przekonaniu nie osiągniemy tutaj jako społeczeństwo należytego skutku, jeżeli nie uświadomimy sobie, że mamy trzy takie filary, w których jest najwięcej do zrobienia. Dopiero na końcu, niestety ma pan rację, pan prezes Sadowski, bo to już jest klęska, jeżeli mamy do czynienia z osobą, którą musimy sądzić za szerzenie nienawiści. Więc ta triada, te trzy elementy, te trzy filary, to jest rodzina, to jest kościół i to jest szkoła. Jeżeli te trzy filary nie spełnią swojego zadania w procesie wychowania młodego człowieka, w procesie uświadamiania mu, czym jest nienawiść rasowa, do czego może doprowadzić, to wtedy my tylko już na tym końcu, jako ostatnie ogniwo, jesteśmy tylko zdani na to, żeby stosować elementy prawa karnego, które może, ale nie musi przynieść należytego rezultatu.
Rzeczywiście wiele jest jeszcze do zrobienia, ale też tutaj bardzo dziękuję za tę opinię pani rzecznik. Wiele zostało zrobione i nie jest to ani miejsce, ani pora, żeby się tym chwalić, ale myślę, że jeżeli mamy mówić szeroko o roli wymiaru sprawiedliwości, o tym, co można było zrobić, co trzeba zrobić, to nie od rzeczy będzie jednak wymienienie pewnych przedsięwzięć, pewnych zabiegów, które jako prokurator generalny od początku swojego urzędowania uznałem za niezwykle istotną wartość właściwie mojego urzędu i staram się konsekwentnie tą drogą kroczyć, niezależnie od tego, że spotykam się czasami także wewnątrz środowiska prokuratorskiego z dość, powiedzmy sobie, nie zbyt przychylnymi, a często kąśliwymi uwagami, że nadmierna koncentracja na tych sprawach powoduje, że inne, zdaniem krytyków, zagadnienia schodzą niejako na dalszy plan. Ja się tym zupełnie nie zrażam i to dla mnie nie ma żadnego znaczenia, a sądzę, że Państwo, jeżeli śledzicie bieg życia publicznego, także moje wystąpienia, czy moje oceny, czy moje działania w tych ramach ustrojowych, które jako prokurator generalny muszę akceptować i w których się znajduję, to są to działania, które mają za sobą, czy przed sobą jeden cel, czyli podnieść wrażliwość prokuratorów na tego rodzaju sprawy. Tak się dobrze złożyło, że kilka bodaj, bo w ubiegły wtorek uczestniczyłem w podobnej nieco znaczeniowo konferencji, którą organizowała Helsińska Fundacja i której tematem było podnoszenie wrażliwości sędziów i prokuratorów właśnie na przejawy dyskryminacji i nienawiści. I tam miałem okazję zaprezentować to, co jako prokurator generalny uczyniłem właśnie w tym kierunku, właśnie dlatego, żeby tę, czy po to, żeby tę wrażliwość podnieść, żebyśmy się, ja osobiście, żebym się nie musiał wstydzić za orzeczenia, które gloryfikują swastykę, jakkolwiek ten pasus uzasadnienia nie był wyłącznie jedyny, to kontekst był troszeczkę, czy lekko tylko usprawiedliwiający prokuratora, a generalnie nie powinien się tam znaleźć, tak jak nie powinni się znaleźć niektóre uwagi odnośnie osoby pokrzywdzonej, ministra sprawiedliwości, które prokurator w swojej bezrefleksyjnej działalności był łaskaw tam umieścić, a za które osobiście ministra przepraszałem, a które generalnie wskazują na to, że mamy do czynienia z postawami nie tylko właśnie braku empatii, braku wrażliwości i braku głębokiego spojrzenia na rzecz, którą się osądza i ocenia, ale także po prostu na posługiwanie się pewnym uproszczonym modelem oceny rzeczywistości. Chciałem zwrócić uwagę, że od 4 lat żaden prokurator nie umorzył już postępowania w zakresie przestępstw z artykułu 256 i 257 z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości, a jeszcze niedawno się z takimi postawami spotykaliśmy. Chciałem zwrócić uwagę, że w latach 2000 do 2003 skierowano do sądu zaledwie 7 aktów oskarżenia w sprawach o ściganie mowy nienawiści. Mówię oczywiście w pewnym uproszczeniu i jedynie hasłowo. Podczas gdy w pierwszym półroczu 2014 roku mieliśmy już tych aktów oskarżenia 48, a w roku 2011 111. Oczywiście to jest jednocześnie nierozerwalnie związane ze wzrostem przestępczości, co skąd inąd może i powinno nas skłaniać do innego rodzaju refleksji. Bowiem nie tylko idzie o to, że ludzie stają się coraz bardziej wrażliwi i zgłaszają o przypadkach przejawów nienawiści i ewentualnie popełnionych przestępstwach z artykułów 119, 256 czy 257, więc ilość zawiadomień wzrasta, ale także wzrasta niestety ilość przestępstw właśnie popełnianych. Nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla nas jako Polaków, że na przykład Szwecja, o której pewnie z pozoru skłonni bylibyśmy sądzić, że jest krajem liberalnym i krajem wyczulonym na tego rodzaju przejawy dyskryminacji, że tam ilość przestępstw jest dużo większa niż w Polsce. Nie usprawiedliwia nas to, że we Francji mówi się o nowej fali antysemityzmu. To są ich problemy, my mamy własne i my mamy je także i my je musimy zwalczać na tyle, na ile jesteśmy w stanie to czynić, a na pewno nie możemy czuć się zwolnieni i na pewno nie możemy się czuć usprawiedliwieni. Pani rzecznik była łaska wspomnieć o wytycznych, które wydałem
i które wiążą prokuratorów, a które dotyczą sposobu i metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych związanych ze ściganiem przestępstw z mowy nienawiści. I to się wiąże jednocześnie z zagadnieniem, które czasami jest przypisywane prokuratorom jako wyraz niechęci, czy kunktatorstwa, czy oportunizmu z ich strony, ale które no jednak jako prawnikowi przystoi rozwiązywać. To jest ten krąg zagadnień, który trafnie zidentyfikował i nazwał prezes Rzepliński, cytując fragmenty uzasadnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczywiście, poza sprawami jaskrawymi, spektakularnymi, jednoznacznymi, w którym rzeczywiście widać, że te słowa, które wypowiada jakaś osoba, są dążeniem do wywołania nienawiści, są przejawem nienawiści i są wyrażone publicznie, częstokroć spotykamy się z takimi wypowiedziami, które nie mają takiej jednoznacznej konotacji, które należy poddać właśnie tej weryfikacji, cały czas mając w tyle głowy świadomość, że jednak poruszamy się w dość wrażliwym obszarze, bo z jednej strony mamy ocenić, czy dane zachowanie nie jest naruszeniem normy karnej, z drugiej mamy jednak wolność wypowiedzi konstytucyjnie zagwarantowaną. Stąd czasami orzeczenia prokuratur, które są poddawane krytyce publicznej czy krytyce medialnej, właśnie wynikają stąd, że prokurator dokonuje analizy, która ma przynieść w efekcie podjęcie decyzji, czy mamy już do czynienia z przestępstwem, czy też jedynie ze swobodną wypowiedzią. Ja się oczywiście zgadzam, że w tych sprawach, których były tutaj w wystąpieniu pana dyrektora przytoczone, takiej analizy właściwie nie trzeba było, ba, proszę wierzyć, że czytam właściwie te wszystkie wywołujące kontrowersje orzeczenia osobiście i czasami się czerwienię ze wstydu, bo powoływanie biegłego do tego, żeby ocenić, czy nazwanie kogoś ścierwem to jest obelga, czy nie, to dla mnie przekracza rozmiar jakiejkolwiek rozsądnej analizy prawniczej. To jest po prostu wyraz, no nie powiem czego, ale na pewno wyraz niedostatków intelektualnych i tyle. Więc bywają także takie postawy. Ale jednocześnie właśnie cały czas uświadamianie sobie, że tego rodzaju przestępczość, tego rodzaju sprawy znajdują się pod baczną obserwacją mediów, pod baczną obserwacją opinii publicznej, stwarza wyraz i stwarza taką właśnie atmosferę, w której takie postawy, mam nadzieję i gorąco w to wierzę, będą coraz rzadsze, a właściwie, że w ogóle się nie będą zdarzać. W tych przykrótkich nieco ramach modelu ustrojowego funkcjonowania prokuratury, o czym wielokrotnie mówiłem, doprowadziłem do tego, że umorzenie w sprawie rzeszowskiej, umorzenie w sprawie kibiców, którzy wywiesili ów niesławną sektorówkę, o której mówił pan dyrektor, no doszło do podjęcia postępowania, ale to była tylko moja perswazja skierowana do prokuratora okręgowego, żeby na te czy inne aspekty zwrócił uwagę. To ja spowodowałem podjęcie postępowania w sprawie poznańskiej, kiedy prokurator, właśnie posługując się takim, a nie innym ujęciem czy oceną zamiaru nawoływania, znamienia nawoływania do nienawiści z artykułu 256, a więc przekonania, że musi to być przestępstwo popełnione z zamiarem bezpośrednim, a niektórzy mówią, że jeszcze szczególnie zabarwionym, więc dolus coloratus jest tutaj niezbędny. To czasami stanowi rodzaj pewnego parawanu, mam wrażenie, czytając niektóre orzeczenia prokuratorskie, które zwalnia prokuratora od dalszego głębokiego myślenia, od tego, w jakim kontekście dana wypowiedź została umieszczona. Przeczytałem jedno z umorzeń, w którym prokurator stwierdził, że nie dopatruje się przestępstwa nawoływania do nienawiści, które polegało na umieszczeniu na grobie ojca znanego redaktora naczelnego jednej z gazet, Gwiazdy Dawida na szubienicy. Wymalowano to gwoździem na grobowcu. Prokurator stwierdził, że nie było to działanie publiczne, ponieważ było w miejscu i w takim szczególnym otoczeniu, że nie było dostrzegalne tak łatwo przez wiele osób. No, dla mnie stanowiło to właśnie wyraz tego oportunizmu, który staram się zwalczać i który zwalczam. I
ten przykład, oprócz kilku innych, które wymieniane były podczas wielu przecież już konferencji i przedsięwzięć edukacyjnych jako przykłady nietrafnych, błędnych, niewłaściwych postąpień prokuratorów, stale jest przykładem powtarzanym także przeze mnie przy rozmaitych innych forach. To prawda, proszę Państwa, nie ma innej drogi niż edukacja. Nie ma innej drogi niż edukacja w oparciu o te trzy elementy, o których mówiłem, ale także edukacja prawna, którą ja jako prokurator generalny, wszyscy, którzy zarządzają wymiarem sprawiedliwości, możemy podjąć i podejmują, i podejmujemy po to, żeby nie tylko uwrażliwić, ale po to, żeby także przybliżyć stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, wypowiedzi znawców prawa, które mają znaczenie dla oceny określonych zachowań analizowanych przez prokuratorów czy przez sędziów sprawach. W ramach tego, co mogę czynić jako prokurator generalny, bo musimy mieć świadomość, że program edukacyjny jest realizowany w istocie przez szkołę, przez Krakowską Szkołę Sędziów i Prokuratorów, której przedstawicieli dyrekcję widzę tutaj na sali. W ramach tych środków, które mam i w tych ramach organizacyjnych, z których mogę skorzystać, takie konferencje, takie szkolenia były, są i będą organizowane. Podjąłem decyzję, żeby w każdej z prokuratur w okręgu był wyznaczony, znaczy przynajmniej jednej prokurator w okręgu był wyznaczony jeden czy dwóch prokuratorów, którzy będą się specjalizować w prowadzeniu tego rodzaju postępowań, aby nie trzeba było na nowo tego procesu edukacyjnego wobec wszystkich prokuratorów powtarzać, aby on był osobą, która szczególnie będzie obeznaną z zagadnieniami ściśle profesjonalnymi, które się z tym wiążą. Mam wrażenie, że za mało czynimy wszyscy w tym kierunku, aby uprzytomnić sobie, że coraz więcej przestępstw popełnianych jest w internecie, przy pomocy internetu. To nie jest tylko medium do komunikowania się, ale to jest także medium i przed tymi wyzwaniami my jako prokuratura i Polska, kraj, państwo jako organizacja, która musi zmierzać do zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa, stajemy przed wyzwaniami zejścia pewnych przestępstw wyłącznie do sfery sieci. Handel ludźmi, handel bronią, handel narkotykami, prostytucja czy zachęty prostytucyjne. To jest już pole, które coraz bardziej jest obecne w internecie. Ale także internet jako medium, jako rodzaj porozumiewania się między ludźmi. Przy przyjęciu fałszywej jednak, jak się przecież okazuje, fałszywego pozoru anonimowości jest bardzo często wykorzystywane do tego, żeby właśnie mowę nienawiści krzewić. Umorzenie w sprawie ministra Sikorskiego było dla mnie bezpośrednim asumptem, po którym poczyniłem niezbędne zabiegi mające na celu przygotowanie obszernego, takiego kompleksowego opracowania, rodzaj podręcznika, którym będą mogli posługiwać się prokuratorzy przy ściganiu przestępstw popełnianych w internecie. Nie tylko przestępstw z mowy nienawiści, ale między innymi takich właśnie przestępstw. I myślę, że on będzie bardzo praktyczną wskazówką do tego, jak podchodzić do takich przestępstw. Będzie pomocny prokuratorowi także do tego, żeby mógł skontrolować po części opinię biegłego, żeby nie był tylko zdany na informatyka, który powie, że nie da się ID komputera wyświetlić żadną miarą, żeby widział to w określonym kontekście, żeby mógł skorzystać z pomocy także czasami międzynarodowej i tak dalej. To wszystko w tym rodzaju podręcznika się znalazło i mam nadzieję, że przyczyni się do skuteczniejszego ścigania tych przestępstw. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu prokuratorowi generalnemu i wszystkim przedmówcom za wystąpienia. Chciałbym zapytać, czy ktoś z państwa panelistów chciałby uzupełnić, dodać lub odnieść się? Pani profesor Lipowicz, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Starałam się zaoszczędzić troszkę czasu w pierwszym wystąpieniu i po to, aby teraz móc się ustosunkować do niektórych wątków, na których mi szczególnie zależy. Chciałabym, dziękując za wszystkie wystąpienia, poprosić, abyśmy jednak nie poddawali się pesymizmowi. Oczywiście, jeżeli filozoficznie patrzymy na istnienie zła w historii, to trudno powiedzieć, że jest ono usuwane w sposób trwały. Ale to jest konkretna praca,
konkretna misja do zrobienia. Elity społeczne mają konkretne zadanie w społeczeństwie, a skutki, jak widzimy, w krótkim okresie, co było do udowodnienia, przedstawił pan prokurator generalny. Pierwsze odpowiedzi, jakie otrzymywałam podczas mojej kadencji, przygotowywane dla pana prokuratora generalnego, były na różne moje niepokoje, były dość formalne jeszcze. I szczerze mówiąc, nie miałam większych nadziei, że dojdzie do przełomu, a do tego przełomu doszło. To pokazuje i ten przełom w dostrzeżeniu problemu, wagi tego problemu, przełożył się fantastycznie na działania prokuratury. To oznacza, że w ciągu kilku lat w ważnej dziedzinie można to taki przełom przeżyć i jestem za niego wdzięczna. Nie mamy tego przełomu w sądach cywilnych, gdzie statystyki są kompromitujące. Ciągle jeszcze pozostaje problem zamykania oczu. I gdybym miała, skoro ma to być panel, ma to być dyskusja, a nie tylko pewna uroczystość, pewien akt uroczysty, i powinniśmy być tu w prawdzie, to ja chcę też powiedzieć, że czasami jest tak, że kiedy dyskutowałam z prokuraturą austriacką na podobny temat, jako polski ambasador jeszcze, w czasach, kiedy zawsze zalecam taki test przeniesienia, jak ktoś ma wątpliwości, to niech siebie zapyta, czy użycie słowa polskie ścierwo by go obrażało, czy nie. Czy użycie sformułowań, z którymi ja tam byłam konfrontowana, mamy z Polakami tyle wspólnego, co ze zwierzętami w ogrodzie zoologicznym, ze strony zatwardziałych neonazistów, i ja występowałam w takich sprawach i musiałam walczyć, nie mieliśmy wątpliwości. Natomiast subtelne rozważania prawne były po stronie austriackiej. To są często proste rzeczy. Więc chcę powiedzieć, że przy całym zrozumieniu i wdzięczności do tego, co powiedział pan prezes Trybunału Konstytucyjnego i prokurator generalny, chcę powiedzieć, że mamy pewną moc sprawczą. Jeżeli mi czegoś brakuje, to chociaż z drugiej strony to podziwiam. Pan prokurator generalny wierzy w swoich ludzi. Nawet jeżeli są rzeczy takie właśnie skandaliczne, z mojego punktu widzenia jako rzecznika praw obywatelskich, przy całym szacunku dla niezawisłości prokuratury, mówię tu o takiej ocenie z punktu widzenia standardów praw człowieka, to i wtedy w działaniach, w ocenie prokuratury, i to jest moja polemika, mamy takie podejście, to wynika z niedostatków intelektualnych, z niewiedzy, nieświadomości, oportunizmu. To już są bardzo mocne słowa. Ale w tej Austrii nie miano też wątpliwości, że również w szeregach prokuratury i sądownictwa mogą się znaleźć osoby, które po prostu głęboko wyznają niezgodne z konstytucją wartości. I ta ciemna liczba, Austriacy sobie takie pytanie i Niemcy w pewnym momencie zadają, ilu spośród nas, i o tym mówili sędziowie i prokuratorzy, ilu spośród nas zdradziło ideały państwa prawa, jakby przechodzi na tą ciemną stronę mocy. My mamy poczucie, że w Polsce sobie takich pytań zadawać nie musimy. I ja mam nadzieję, że tak jest rzeczywiście. Ale pamiętajmy, że zagrożenie zawsze istnieje. Zwłaszcza w najmłodszym pokoleniu, w którym znajdujemy też książki Jak pokochałem Adolfa Hitlera. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt, bardzo chciałabym, i to z prośbą do pana profesora Cyrka-Zadowskiego. Profesor Nowacki napisał w latach 60. słynną książkę, która, takie dwa studia o rozumieniu praworządności. Jest oczywiście ogromna literatura światowa i niemiecka, ale dla mnie to jest taka pigułka, w której możemy się przekonać, że to też jest stereotyp. Trzecia Rzesza nie była państwem prawa. To była też wykwit propagandy niemieckiej, bardzo zręcznej, do tego stopnia zręcznej, że ten angielski sędzia, jak pan prezes pokazywał, z głęboką wiarą mówił to, no nawet jak to robili, to przecież nawet Trzecia Rzesza, Niemcy, to było państwo prawa. Nowacki pokazywał, jak łamali własne prawa, jak głęboko niemoralne było państwo totalne, jak odrzucało każdy element państwa prawnego. A więc mówienie tam o legalizmie jest jakby
przez nas przejmowanie nieświadomym ich argumentacji. Pamiętajmy, że to Totalstaat to właśnie było państwo, które w najgłębszy sposób, odzierając z poczucia godności, o którym mówiliśmy, w sytuacji, kiedy godność jest w naszym kraju centralnym pojęciem konstytucyjnym, negowało wszystko. Trzeci punkt, bo będzie pięć. Trzeci punkt jest taki. Jeżeli bym miała jakby tłumaczyć to głębokie zaangażowanie również w zwalczanie takich sformułowań, chociaż zdaję sobie sprawę i wiele robimy, żeby przypominać o konieczności zapobiegania i edukacji. To dlatego, że dzięki badaniom nad nazizmem niemieckim, a sprawom polsko-niemieckim przez lata poświęcałam wiele uwagi, wiemy dobrze, że to jest pewne stopniowanie. Najpierw zabraniano Żydom korzystania z komunikacji miejskiej, z prawa jazdy, z bycia sędzią, prokuratorem, adwokatem, a potem szło to coraz głębiej. Potem jest taki etap, kiedy się odczłowieczy i to jest już zwykle bardzo alarmujący etap, kiedy kogoś określamy jako zwierzę, jako pasożyta, czy jako jakąś odrażającą postać, to specjaliści od nazizmu i od faszyzmu mówią nam, to jest już przedostatni etap. Potem będą czyny. I stąd mój problem jest również taki, że ja to oglądam jako zapowiedź czynu. I zgadzam się z panem prokuratorem generalnym, że jest często problem biegłych. Jeżeli w tej sprawie dotyczącej ścierwa mieliśmy jako biegłą powołaną polonistkę szkoły kulinarnej, polonistkę ze szkoły kulinarnej, to wraca moje zasadnicze pytanie o ustawę o biegłych i o kryteria doboru takich biegłych w sytuacji, kiedy staje się to nie korzystaniem, jak pan profesor mówił też, z jakiejś takiej wolności, czy tyś, odniesienia do zasad moralnych, porównywania. Nie, to jest raczej szyderstwo z instytucji biegłego, posiadającego specjalność. Tym, że z tym wiąże się ściśle kwestia publiczności. Tak jak prokurator generalny powiedział, to bardzo często jest ta furtka. To była też nie tylko kwestia tego nagrobka. To jest na przykład kwestia tego, czy umieszczenie haseł hitlerowskich na tramwaju, który jeździ z nimi po mieście. Prokurator uznał, że to nie było publiczne zaprezentowanie treści i publiczne nawoływanie do nienawiści. Jeżeli więc jakieś elementy prawa wymagają zmiany, to ja też proszę o sygnał. Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma inicjatywy legislacyjnej. Taka konferencja powinna objąć też posłów. Natomiast są tak zwane impulsy legislacyjne i te fragmenty, które sędziom i prokuratorom uniemożliwiają czasami w ich przekonaniu prawidłową pracę w tym zakresie, zgodną z wartościami konstytucyjnymi i z literą konstytucji, to kwestia oczekiwania od parlamentu doprecyzowania jakichś aktów normatywnych jest zawsze możliwa. Ta zaraza prawna zaczęła się od przekonania, że może być prawo wolne od wartości. Wertefrei. My wiemy, że prawo wolne od wartości nie istnieje. I w ten sposób administratywiści, bo przecież obóz koncentracyjny był instytucją prawa administracyjnego, czytelnicy książki Der Totalstaat usprawiedliwiali przed sobą udział w tym dziele, który obejmował przecież miliony. To wszystko trzeba było zaplanować, to trzeba było wprowadzić do systemu prawnego i to trzeba było wykonać. I opodatkować, jak mówi pan prezes. Prawo wolne od wartości, w których prawnik mówi, mnie nie obchodzi, co za tym stoi. A cień takiego ducha w tych niektórych orzeczeniach i umorzeniach dla mnie właśnie był. Mnie to nie obchodzi, ja mam literę prawa. Był w o wiele gorszych i groźniejszych przypadkach.
Chcę jednak przypomnieć, że ten głęboki związek prawa administracyjnego z wartościami i głębokie wyciągnięcie wniosków było dziełem na przykład profesora Franciszka Lonsza. I polska nauka prawa już w latach 60., tak jak z jednej strony profesor Kępiński zajmował się ofiarami i wyciągnął wnioski tak uniwersalne, że teraz nam służą w kontaktach z Koreą Południową dotyczących tego, jak obchodzić się z ofiarami obozów Korei Północnej. Tak samo wnioski prawa jednostki wobec władzy, to co Longchamp pisał o tym jeszcze w poprzednim ustroju, ma znaczenie uniwersalne. Też mi brakuje choćby jednej tablicy upamiętniającej prawników, naszych kolegów i koleżanki, którzy tu zginęli, różnych narodowości. Było mi smutno, że tego nie ma. To też coś o nas mówi. Ale dzisiejszy dzień jest dla mnie dniem przełomu, a nie momentem pesymizmu. Jest nowym otwarciem. Mam nadzieję, że w zakresie sądownictwa będziemy mieli też takie przebudzenie w coraz trudniejszym otoczeniu międzynarodowym. Nie ma już czasu na takie zamykanie oczu. I dlatego mam nadzieję, że to jest początek nowej zmiany. Za to, że Państwo jesteście, chciałam jeszcze raz z całego serca podziękować i poprosić o taką wolę walki i podjęcie przewodnictwa elit, które jest naszym w tym przypadku sędziów i prokuratorów, w moim przekonaniu, obowiązkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani profesor. Czy ktoś z państwa panelistów, jeśli nie ma głosów, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, myślę, że też chciałbym tutaj powiedzieć to, co pani profesor tak ładnie wyraziła, no, że musimy być po prostu bardzo czujni. Taki był sens mojego wystąpienia, to znaczy, że pozory używania terminu prawo i legalność, prawa, które jest pozbyte wartości, legalności, które jest czystym formalizmem, no, dają nam czasami złudzenie pracy w wymiarze sprawiedliwości. To jest jeden problem bardzo istotny, a drugi problem związany z tą edukacją, która też tu była w kilku wystąpieniach poruszona. Mnie się wydaje, że bardzo istotnym zagadnieniem jest pewna podwójność języka, która występuje w naszym życiu codziennym. To jest jeszcze przeniesione z czasów minionych. I często można usłyszeć prywatnie bardzo okrutne różne sformułowania, które nie są wypowiadane może publicznie, ale które gdzieś działają. Internet ma taką funkcję, że daje tę pozorną bezosobowość i tam można ten język często prywatny ujawnić. Więc ja myślę, że nasza rola polega nie tylko na mówieniu tych ogólnych, oficjalnych sformułowań, ale jeżeli mówimy to o pewnym zaczynie, to ten zaczyn powinien gdzieś działać w języku prywatnym, w tych spotkaniach nawet towarzyskich. Tak można usłyszeć wśród ludzi zupełnie zdumiewająco wykształconych, interesujących, no, rzeczy czasami straszliwe. To jest taka pewna rzeczywistość, którą mamy w naszym kraju i myślę, że no, zadanie właśnie prawników, ludzi z reguły też uczestniczących w prywatnym wymiarze, w rozmowach z klientami, prawda, na przykład w dyskusjach publicznych, bo sądzę, że to jest też bardzo istotne, żebyśmy zbudowali taki klan prawników, że tak powiem, który nie zamyka się w swoim gronie. To jest po prostu jednym z bardzo aktywnych uczestników życia publicznego, bo u nas życie publiczne jest niezwykle ubogie. No, w gruncie rzeczy my nie mamy wybitnych uczestników życia publicznego poza politykami. To się pokazuje w telewizji, jest grupa profesorów. Natomiast no, prawnicy mają tę umiejętność, której w tym społeczeństwie brakuje, mianowicie zdolność argumentacji, przeprowadzania pewnych wywodów. To też powinniśmy propagować, prawda? Bo to całe zło bierze się też z płycizny tych dyskusji, z nieumiejętności dyskutowania. W naszym społeczeństwie dyskurs praktycznie jest wyraźnie uszkodzony.
wyraźnie, błyskawicznie przechodzi się do argumentów ad hominem, na przykład do emocji. Prawda? Ta budowa kilku stopni argumentów jest w ogóle w Polsce. I to jest wielkie zadanie prawników i edukacji, którą otrzymaliśmy, mianowicie przeniesienia i właśnie też do tego wymiaru prywatnego, bo na poziomie publicznym może być bardzo dobrze, natomiast te emocje, o których tu mówimy, to rozgrywają się i zaczynają tam. No i to, sądzę, byłby ten zaczyn. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I w drugiej części naszego spotkania ponownie zapraszam panią profesor Irenę Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, chciałam przejść do bardzo uroczystego aktu, jakim jest przyznanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich honorowej odznaki za zasługi dla ochrony praw człowieka. Ta odznaka nie jest przyznawana rzadko. I długo już czekaliśmy na moment, ponieważ to było wspólne przekonanie jeszcze mojego poprzednika, pana Rzecznika Kochanowskiego i moje, że jedną z tych osób, które w Polsce zasługują na takie wyróżnienie najbardziej, jest Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz, autor inicjatyw edukacyjnych, twórca fundacji. Osoba, która pozwoliła nam odzyskać miejsce w międzynarodowej debacie mówienia o zagładzie i przedstawiania Polski jako tego strażnika pamięci. Chcę wyrazić po prostu moją wdzięczność. Nie będę Państwu przedstawiała zasług formalnych, które daleko wykraczają poza sprawowanie funkcji, bo nawet za najlepsze wykonywanie swoich obowiązków zawodowych nie wyróżniamy taką odznaką. Ale może być praca, która staje się misją i może być taka szczególna zasługa w historii, a taką stało się stworzenie właśnie Fundacji Muzeum Auschwitz, której działaniem mogliście Państwo ocenić. Dlatego bardzo mi zależało, żeby to w Państwa obecności tego uroczystego aktu dokonać. To w działaniu pana dyrektora Cywińskiego z jednej strony spełnienie misji, a z drugiej strony napełnienie tej misji bardzo głęboką ludzką treścią. W obliczu tych cieniów, o cieniu ofiar, nie będę tego bliżej uzasadniać. Mówimy tutaj o tym od dłuższego czasu. Jesteśmy w tej atmosferze. Wiemy, o co chodzi. Ale przekazanie tej prawdy w sposób wiarygodny dla młodszych pokoleń, nie tylko przez formalne stworzenie Centrum Edukacji, ale poprzez stawianie czoła w debacie, ja w wielu takich debatach osobiście od lat miałam okazję obserwować wystąpienia pana Piotra Cywińskiego. I widziałam, jak na przykład w debatach polsko-niemieckich, jak w debatach międzynarodowych dawał najlepsze świadectwo, tak ważne dla naszego narodu. To jest odznaka Rzecznika Praw Obywatelskich, a więc za zasługi dla ochrony praw człowieka. Ale ona jest również wyrazem mojego podziękowania za dobre zasłużenie się Rzeczpospolitej i za najlepsze z możliwych reprezentowanie jej na forum międzynarodowym w niezwykle ważnej misji praw człowieka i pokazanie, że to, co stało się tutaj, tak jak w tym konkursie, co dziś wiemy o Auschwitz, jest źródłem dalszych działań. Zasługi osobiste w służbie publicznej łączą się czasem w wyjątkowo harmonijny obraz. Z takim przypadkiem mamy tutaj do czynienia. I dlatego z głębokim przekonaniem, i ponieważ zachowały się pisemne
uwagi na ten temat mojego zmarłego poprzednika, zależało mi, żeby również w jego imieniu i w imieniu wszystkich pozostałych rzeczników, ponieważ i profesor Coll, i pani profesor Łętowska tu wspomniana, to są osoby, które współpracowały, i czy profesor Zieliński, które znają zasługi obecnego. Chciałam bardzo uroczyście za to podziękować i stwierdzić, że pan Piotr Cywiński otrzymuje odznakę za zasługi dla ochrony praw człowieka. Bardzo proszę o odczytanie formuły. Powstanie. Na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 listopada 2009 roku w sprawie ustanowienia odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw człowieka oraz mocą postanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich z 30 października 2014 roku w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw człowieka odznaką honorową za zasługi dla ochrony praw człowieka odznaczony zostaje pan Piotr Cywiński. Bardzo dziękuję. Zapraszam do zabrania głosu i chcę powiedzieć, że szczególną radością jest dzisiaj dla mnie to, że mogłam wręczyć tą odznakę w obecności tak znakomitych i dostojnych gości. Dziękuję. Szanowna i droga pani profesor, szanowni państwo, to jest trudne miejsce do odbierania jakichkolwiek znaków zaszczytnych. I to jest to miejsce, gdzie jeśli mówimy o prawach człowieka, które szwankują na świecie, w Europie, w Polsce czasem, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że one szwankują dlatego, że nie zrobiłem dosyć. Że samemu nie zrobiłem dosyć. I tylko z tym zastrzeżeniem mogę przyjąć po prostu z wdzięcznością tą odznakę. Swoje podziękowania kierując również pod adresem świętej pamięci Janusza Kochanowskiego. Tą dwuosobowość tej decyzji bardzo sobie cenię, naprawdę. Chciałbym podziękować wszystkim państwu za obecność tutaj dzisiaj. Ta obecność jest, tak jak pani profesor powiedziała, swoistym świadectwem. I to nigdy nie jest łatwe. To rodzi pewne brzemię. Brzemię, z którym się stąd wychodzi i które się niesie dalej. Dokładnie właśnie tak jak świadectwo. Ale chyba to jest ta główna rola, jeśli w ogóle można instrumentalizować to miejsce dzisiaj. I zgadzam się, że miejsce pamięci może nie jest najtrafniejszą nazwą. 8 lat temu tu w Auschwitz-Birkenau na konferencji Elie Wiesel zaproponował nazwę Miejsce prawdy. Tego się trzymajmy. Dziękuję.
Państwo przez całe nasze spotkanie. Towarzyszyło nam światło, towarzyszyła nam też Księga Pamięci Pamiątkowa Muzeum Auschwitz-Birkenau. Bardzo proszę pana Wojciecha Soczewicę o odczytanie treści deklaracji ludzi prawa wpisanej do Księgi Pamiątkowej Muzeum Auschwitz-Birkenau. W hołdzie tym, którzy walcząc o ideały państwa prawa i demokracji, tworzyli wolną Rzeczpospolitą. Pamiętając o losie wszystkich ofiar KL Auschwitz, w tym też kilkuset polskich prawników więzionych w tym szczególnym miejscu, wyrażamy wdzięczność za ich niezłomną postawę w obronie godności i szacunku dla człowieka. Dziękuję. Uprzejmie proszę o podpisanie deklaracji w Księdze Pamiątkowej. Proszę pana Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego. Proszę pana Andrzeja Rzeplińskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Proszę panią Irenę Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich. Proszę pana Piotra Cywińskiego, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Proszę pana Marka Zirk-Sadowskiego, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za udział w seminarium. Na jego koniec oddajmy hołd pamięci niewinnych ofiar. Niech zapalone znicze będą wyrazem pamięci ludzi prawa o ofiarach czasu bezprawia i nienawiści. Proszę Państwa, abyśmy po wyjściu z tego budynku z zapalonymi zniczami udali się w miejsce szczególne, do stawu, gdzie wysypywano prochy ofiar spalonych w krematorium.
tam pozostawimy jako symbol pamięci te znicze. Dziękuję Państwu.